Witajcie wszyscy dobrzy ludzie. Dzisiejszym tematem, który poruszę, jest osobowość, a w zasadzie to diagnostyka osobowości. Trudne zdanie, trudne słowo. Ale chciałabym Wam przekazać moje doświadczenie względem właśnie poznawania osobowości i też poruszenia troszeczkę samoakceptacji. Zapraszam. Tematyka akceptacji, samoakceptacji, osobowości, myślę, że przez wielu z Was, którzy mnie oglądacie dzisiaj, jest jakoś już znana. Ja prowadzę biznes, od niedawna też, już sobie niedawna, to już trochę dawna, rozwijam się w kontekście właśnie takiej diagnostyki osobowościowej. Jestem dokładnie ambasadorką MaxiDisc. To jest taki test, raport, sesja objaśniająca tego, jaką osobowością my jesteśmy. Ja myślę, że takie testy mogliście już nieraz spotkać z takich darmowych, to jest 16 Personalities. Jest też wersja polska tego, tam jest takie 16 różnych właśnie person, z którymi można się zidentyfikować. Z takich bardziej znanych jest też test Gallupa, na przykład nasz polski Freeze. Co tam jeszcze jest? No generalnie DISC w ogóle. Ja jestem akurat ambasadorką MaxiDisc. Dlaczego w ogóle o tym mówię? Ponieważ dotarło do mnie jakiś niedawny w sumie czas temu, że moje połączenie tego, co ja wiem, tak, z czym się ja rozwijam, czyli i w marketingu, i w rozwoju osobistym, ale też studiując duchowość ignacjańską i rozwijając się w ogóle chrześcijańsko, dodając do siebie to narzędzie umiejętności, jak jest MaxiDisc, w pewnym sensie trochę ratuje mi życie. I ten tytuł, on w zasadzie, myślałam na początku, że będzie przesadny, ale on naprawdę jest coś w tym. Żeby się mocno nie rozwijać w tej tematyce, DISC, MaxiDisc polega jakby na tym, że mamy cztery osobowości, tak? Są D, I, S i C. Są cztery osobowości, które jakby rzutują na to, w jaki sposób my współpracujemy, komunikujemy się, jak działamy, jak myślimy, jak odczuwamy nawet niektóre rzeczy, tak? Każdy ma absolutnie inne. Każdy człowiek ma mniej więcej tak zwany jeden komponent, czyli ten komponent to jest tam jedna z tych literek D, I, S albo C. To każdy ma na pewno jeden taki główny komponent i nie wiem, jeden dodatkowy lub dwa. Bardzo rzadko zdarza się osoba, która ma wszystkie cztery, nie? Przepraszam, wszystkie cztery. Ja się śmiałam, że jedyną osobą, którą chyba znam, ale to tylko tak teoretycznie, w sensie czytając o niej, to jest chyba tylko Jezus, który umiał korzystać z czterech komponentów równocześnie, więc tak mi się wydaje przynajmniej. Ale mało jest takich ludzi według tych wszystkich naukowych statystyk. I diagnostyka osobowości, zrobienie sobie testu osobowości, jakiegokolwiek, daje nam informację o tym, jaki my jesteśmy. I tak ktoś powie, no co, ja nie wiem, jaki jestem. Ja bym powiedziała tak, nie wiesz. Wiele ludzi na pewno nie ma pojęcia, kim jest, jakie ma mocne rzeczywiście strony, jakie ma słabe strony, co przychodzi im z łatwością i co na przykład stanowi zagrożenie dla tej osoby w czynności tam realizatorskiej, tak? Nie wchodząc bardzo w szczegóły DISC, co mi dało to, że ja zaczęłam się w ogóle tym interesować i zaczęłam sama sobie kiedyś zrobiłam ten test i w ogóle zaczęłam w ogóle od właśnie tych 16 personalities, czyli od tego darmowego testu. Później przechodziłam przez chwilę, ocierałam się przez Frisa właśnie. Gallup troszeczkę mi... Ja w ogóle mam problemy z czymś, co jest tak turbo popularne, wiecie? I nie wiem, jakiś chyba mój wewnętrzny nastoletni bunt ciągle, który we mnie żyje, to właśnie to, że jak coś jest takie turbo popularne, to znaczy, że nie jest do końca dla mnie. Chociaż, nie no, Crocsy na przykład lubię, są popularne. Nie, to teraz chyba jakoś żartuję, nie teraz, ale Gallup mi tak jakoś pominął, ale wiem, że wiele osób jest bardzo zadowolonych z Gallupa. Co mi dało? Mi dało to, słuchajcie, przede wszystkim jako szefowi, właścicielowi firmy, dało mi pewność, że moje komponenty nadają się do tego, żeby na przykład zarządzać firmą. Uratowało mi to życie pod tym kątem, że ja wielokrotnie miałam ogromne wyrzuty sumienia, że ja prowadzę albo przewodzę w ogóle ludźmi. Miałam wrażenie, że to jest, nie wiem, pyszne, aroganckie,
że to nie powinno być w ogóle, tak? Nie wiem, nie zasługuje na to. I to jest jakby jedna z takich rzeczy, która uratowała mi życie. A dlaczego uratowała mi życie? Bo życie w myśli, że robi się coś wbrew sobie, albo nie, kiedy nie wiesz, co powinieneś robić, bo nie wiesz, co jest twoją mocną stroną, albo co jest twoją słabą stroną, albo pomylenie na przykład słabych z mocną, bo w ogóle słuchajcie, wiele moich już klientów myli swoje słabe strony z mocnymi stronami, to jest duży problem. I jakby kiedy ty uświadamiasz sobie to wszystko, to zaczyna się proces z tak zwanej samoświadomości oraz tej akceptacji siebie. I uwaga, też akceptacji innych ludzi. Mi, już nawet nie jako szefa, ale w ogóle w relacji z różnymi ludźmi bardzo pomogło to w wybudowaniu mojej pewności siebie, która gdzieś tam na przestrzeni wielu lat została mocno przygnieciona. A nie tylko pewność siebie, ale taka kobiecość. Jakaś taka pewna wrażliwość. Wiele rzeczy takich zostało u mnie zaburzonych i wiem, że takich ludzi jak ja jest bardzo dużo. I taki test osobowościowy mi uratował życie i dosłownie, bo ja oprócz tego, że już tak wiecie chyba, tak mi się wydaje, że ja gdzieś tam już od kilku lat prowadzę swoje życie, starając się zaakceptować to, że mam tak zwane zaburzenia lękowe. W związku z tym to mi ratuje życie, ponieważ ja na przykład kompletnie dzisiaj inaczej słyszę ludzi. Jeżeli umiem rozpoznać to, że ktoś jest na przykład od jakimś tam danym komponencie, tak zwanym, nie wiem, no nie, załóżmy taki komponent C, tak? To ja, gdzie mam tak zwany bardzo silny komponent I, tutaj sobie można poczytać, są fajne książki na ten temat, jeżeli nie chcecie się zagłębiać i wchodzić w ogóle w te testy, a nie chodzić na szkolenia, to jest taka książka, nazywa się Rozwiń skrzydła, z takimi ptaszkami. To jest też taki fajny wstępniak w ogóle, jeżeli chodzi o model DISC. Akurat Maxi DISC po prostu ma taki bardziej, jest bardziej wyszczególniony, bym to ujęła. No i w każdym razie mam osobę, która wiem o tym, że jest osobą taką analizującą, nie do końca ufną i tak dalej, a ja jestem kompletnie odmienną osobą, nie? Jestem taką, czy z tą ufnością może bym różnie, ale to nie jest kwestia charakteru osobowości, tylko kwestia doświadczenia życiowego. Ale załóżmy, że jestem taką otwartą, wesołą osobą i mam osobę, która jest przeciwna w ogóle, nie? I oczywiście, że każdy wie o tym, że wszyscy są różni, tak? I że, nie wiem, ktoś może mieć zły humor i tak dalej, ale przy na przykład takim częstszym byciu, takiej osobowości jak moja i częstym obyciu z człowiekiem, który ma na przykład taki bardzo silny komponent C, tak zwany, może być to, że osoba nieuświadomiona w tym może odbierać, że ten C na przykład, nie wiem, uważa ją za kogoś gorszego od siebie. Albo że jej nie słucha, albo właśnie, że słucha, ale nie wiem, no nie jest jakiś oporny. Tutaj wprowadzone są jakieś takie oceny typu, że no nie wiem, no to dla mnie taka osoba to jest w ogóle nudna, flegmatyczna, w ogóle jest jakaś taka beznadziejna, tak? I tutaj też jest odwrotna strona, tak? Ta osoba na przykład w tym komponencie C, ona nagle, wiedząc o tym, że ja na przykład jestem w dużej mierze I, to dla mnie na przykład, nie wiem, informowanie mnie o pewnych szczegółach będzie po prostu jego stratą czasu, a mnie będzie to denerwowało i no, dałam też taki skrajny przykład, żeby nie było, jeżeli chodzi o kwestie osobowości i właśnie nieświadomości. To bardzo ciekawe się widuje w parach, jak się jest parą, nie? Małżeństwem, parą. To, że możemy zobaczyć, że na przykład często się zdarza tak, że na przykład mąż jest spokojny, a żona jest taka wariatka, nie? I oczywiście nasza chrześcijańska wiara jakby z reguły nakazuje tak być dobrym, miłosiernym, rozumnym, cierpliwym. No cały ten list do Koryntian świętego Pawła o tym, czym jest miłość, tak? Miłość cierpliwa jest, miłość łaskawa jest. To jakby wszystko jest okej. Okay. Tylko, że czasami jest nam trudno zrozumieć, żeby być do kogoś cierpliwym i łaskawym, kiedy nie rozumiemy tej drugiej strony. Więc mi też to uratowało życie, bo ja przestałam wielu ludzi traktować jako, nie wiem, osoby, nie wiem, gorsze od siebie. Tak, i mówię to otwarcie. Gorsze od siebie, bo tak myślałam, że jeżeli ktoś nie jest taki jak ja, nie myśli podobnie jak ja, to że jest gorszy, albo że coś jest, nie wiem, coś jest nie tak, nie? Tutaj tak szybko powiem, że osoba C może osobę I z kolei traktować też nieładnie, może traktować jako osobę, która jest, nie wiem, głupia, głupsza. Może być dla tej osoby, nie wiem, że jakaś taka, nie wiem, wiecie, emocjonalnie nadbudliwa i w ogóle. I
to może być prawda, tak? Ta może być osoba mniej inteligentna od tej, ale to jakby nie świadczy w ocenie, tej osobie będzie łatwiej w świadomości, że ta osoba taka jest, a nie, że jest głupia, tylko że taką ma osobowość, nie? Że jest wesoła, uśmiechnięta i chce motywować innych ludzi. Po prostu, jeżeli ta osoba, jeżeli jesteś taką osobą taką analizującą, chłodną, raczej zdystansowaną, to na przykład taki test może ci też uświadomić, że są po prostu inni ludzie. Ja wiem, że to możesz sztampowo wszystko brzmieć, nie? Ale no mi osobiście uratowało to życie w komunikacji z rodziną, z przyjaciółmi, ze znajomymi, z klientami. I to po prostu uratowało życie, bo ja teraz nie chodzę i nie myślę, o matko, on tak się spojrzał na mnie, to na pewno w ogóle już teraz coś tam myśli sobie, że jestem głupia. Nie, on po prostu teraz na przykład rozważa bardzo mocno to, co ja myślę i chce być nim perfekcyjnie przygotowany do tego, żeby mi odpowiedzieć. Więc no, myślę, że to chyba argumenty, które są dla mnie wyczerpujące na tę chwilę, dlaczego warto walczyć o samą świadomość siebie, akceptację siebie tym samym. To jest nam wszystko dane od Pana Boga. Między innymi też. A pamiętajcie, że też odczepiając, w ogóle to o tym wspominałam w odcinku o duchowości ignacjańskiej, o studiach duchowości ignacjańskiej na tym kolegium Bobolanum, to to, że psychologia, no bo diagnostyka osobowości jest psychologią. Psychologia i psycholodzy starają się oderwać duchowość i Pana Boga od psychologii. No jest to oczywiste, wiadomo, kto to robi i w ogóle dlaczego to jest takie istotne, tak? Sama psychologia nie poradzi sobie bez duchowości. Duchowość bez psychologii też sobie często bardzo mocno nie radzi. Więc warto po prostu to wszystko łączyć. I dla mnie ta diagnostyka osobowości w połączeniu z tym, co sama wiem z Pisma Świętego i jak rozwijam się w kontekście formowania serca poprzez Pismo Święte, no, mi daje efekty takie, że życie mam uratowane. Czuję to, że mi to ratuje życie. I mam nadzieję, że uratuje też Twoje życie, a jeżeli nie uratuje, to po prostu je ubarwi, poprawi. Zrobić to, co wszystko może być najlepsze. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Możecie już zajrzeć na moją stronę internetową, bo tam już powstała. I kto wie, może zobaczymy się na takiej diagnostyce, na takiej sesji objaśniającej. Zapraszam Ciebie oczywiście serdecznie. No, to tyle. Trzymaj się. Buziaki, pa, pa.